Cześć moi drodzy, porozmawiamy chwilę z Bajsangurem Adelbijewem a propos ACA 101. Cześć Bajsangur. Cześć, witaj. Witam serdecznie Państwa. Czego możemy się spodziewać po tej gali ACA 101? Takie pytanie ogólne na zagajenie rozmowy. No, myślę jak zawsze dobrych walk. No. Dobrych walk. Mamy kilka zawodników, którzy lubią fajnie nokautować. Między innymi Peduson, czy Omalijski, czy Daniel Omielańczuk, czy Karol Celiński, który też bardzo fajnie w stójce walczy. No ostatnio najlepiej, ale też bardzo fajna stójka. No jest kilka zawodników, którzy potrafią, nie, zaskoczyć. Mateusz Łazowski na przykład. Zaczniemy od niego, bo go tu słyszę, bo za nami sobie nakręca wyjazd. Został dłużej na razie w ACA, mimo że kontraktu podpisanego nie ma. Powiem tak. Zawalczył w lutym, wypadł bardzo dobrze. Z pewnych tam przyczyn nie zawalczył w Łodzi. Troszeczkę żałuję, że nie zawalczył. Teraz wraca znowu. Myślę, że Mati Łazowski będzie naszym takim stałym zawodnikiem na gala w Polsce. Macie problem z Danielem Omielańczukiem, z budowaniem jego medialności? Nie, bardzo dobrze nas tym wyręczasz, więc z tego miejsca chciałbym Cię bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Ale musiałeś go, mówiąc brzydko, zjebać. Dzisiaj zatrzymanie rąk przy twarzy na konferencji prasowej. Zjebać nie, bo to takie troszeczkę nieładnie brzmi, ale kilka razy uwagi musiałem mu zwrócić, ponieważ z Danielem jest tak, że na treningach jest fajnie, wesoło, a tak poza treningami to troszeczkę tak zamula, nie? Więc musieliśmy troszeczkę go tam przywołać do porządku, można powiedzieć. No bo on mówił mi tu przed chwilą, że jest strasznie nieśmiały. Nosisz coś takie wrażenie, czy to ściema? Patrząc na jego walki, na jego nieśmiałość, kurczę, no ciężko mówić, że jest nieśmiały, kurczę, no jakby był nieśmiały, to by tak nie nokautował, nie? Daniel robi dobrze swoją robotę w walce, poza klatką też jest w porządku, więc dobry materiał na mistrza, nie? Czy to prawda jest to, co powiedział Michał Rogoziński, który prowadził konferencję dzisiaj, że ta walka dla Piotra Strusa to jest taki prezent ślubny od Was? W walce wieczoru tak, bo miał tam walczyć Daniel, ale postanowiłem, kurczę, no czemu nie i walczę, czemu nie Piotrek, wiesz. Akurat ślub, on się bardzo mocno do tego przygotował, wszystko tam przebiegło bardzo fajnie. Ja szczerze mówiąc byłem pierwszy raz na polskim ślubie, byłem zaproszony i bardzo, bardzo fajnie spędziłem czas, więc było przyjemnie i wtedy właśnie dostał tego wieczoru ten prezent ode mnie, między innymi. Jak ktoś chce walkę wieczoru w ACA, to trzeba Bajsangura zaprosić na wesele i mamy, tadam. Na przykład, jeden ze sposobów, nie? A z drugiej strony, no, trzeba mieć odrobinę szczęścia i nie odmawiać walki, chociaż nam nikt nie odmawia, że rzadko się zdarza, żeby ktoś odmawiał, ale trzeba po prostu dobrze trenować, wygrywać i wtedy na pewno zadzwonienie. Muszę Cię Bajsu coś zapytać, bo Daniel mnie zabije, jeśli tego nie zrobię, bo mi to wręcz kazał. Czy on będzie mógł w skarpetach wyjść na ważenie, bo to jest dla niego kwestia bardziej kluczowa chyba od garzy, przeciwnika i na wszystkich. Na pewno. Słuchaj, tam sytuacja wygląda w ten sposób na torwarze, nie? Stoję tam na zapleczu i stoi Daniel Omielańczuk przede mną i stoi jego przeciwnik Zelimhan Omijew za mną, nie? No, wiecie Państwo, Zelimhan Omijew wygląda 2 metry, brodaty Czeczen, groźno wyglądający, stoi taki wyprostowany, no generalnie robi wrażenie, nie? No i Daniel Omielańczyk pociągnięty ze skarpetkami do kolan, nie? Stoi, nie? Ja tak mówię do Daniela: Daniel, ty w tych skarpetkach będziesz wychodził, mówi, do naważenie? On mówi: tak, to są moje szczęśliwe, mówi, dobrze podciągnąłem, nie? Ja tak się uśmiechnąłem i z tyłu ten Zeli mówi: co on mówi, nie? Ja mówię, że ten,
Czy nie chciałby, wiesz, zdejmować obuwie, bo dobrze podciągnął te skarpetki i są jego szczęśliwe, nie? On tak średnio ocenił żart, czyli no, nie zareagował. No ale widocznie to są szczęśliwe skarpetki, bo dobrze idzie ostatnio Danielowi, oby tak jak najdalej. No ale nie mógł w Łodzi wyjść w skarpetkach na ważenie i też kazał zapytać dlaczego. Porozmawiam z komisarzami, którzy o to dbają i wyjdzie Daniel w tych swoich skarpetkach. Bo ja widziałem w wywiadzie, że on dostał w prezencie od jednego z czytelników, tak? Czy tam jednego z kibiców, więc tutaj trzeba wziąć to pod uwagę. Kibice też muszą być zadowoleni, więc dla szczęścia ogółu zrobimy to. No i to jest wspaniała informacja, chyba się wszyscy z tym zgodzimy. Skąd takie mocny nacisk ACA na Polskę? No bo robicie galę teraz, słuchaj, to będzie trzecia w tym roku. Tak. Postanowiliśmy zrezygnować z tych wojaży po świecie, które były dla nas bardzo, bardzo trudne i wyczerpujące. Proszę mi wierzyć, że mieliśmy w roku 2017 i do połowy roku 2018 dwie gale średnio w miesiącu, a był taki miesiąc, że w ciągu dwóch miesięcy mieliśmy pięć gal. I nie tak, że są gale, nie wiem, Moskwa, Krasnodar, Petersburg, Grozny, Rostow, czy tam, gdzie już mamy te wszystkie miejsca zaklepane i zamkniętymi oczami możemy tam robić gale. A mieliśmy gale tak, Rosja, potem jest Australia i Brazylia, nie? I to było strasznie wykańczające, całe szczęście od tego, żeśmy odeszli. Jest gal mniej, dużo bardziej jakby wzrosło poziom tych walki i w ogóle myślę, że całej organizacji, więc tutaj pod tym względem to jest duży plus. W przyszłym roku będzie odrobinę więcej tych gal, 15. No i skupiliśmy się po prostu na tych galach w dwóch krajach, czyli Polska i Rosja. W przyszłym roku dojdzie jeszcze jeden kraj. Jesteśmy w trakcie tam badania rynku. Zobaczymy. Internauci podczas ostatniego programu, który prowadziłem, pytali mnie o Wiedeń. Czy w ogóle jeszcze myślicie o zorganizowaniu gali we Wiedniu? Nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć, czy w Wiedniu frekwencja na ostatniej gali była przyzwoita, przyjemna, tam 3,5-4 tysiące, więc uważam, że jak na drugą galę w tamtym kraju to nie było źle. Zobaczymy, na pewno gdzieś Czechy, Słowacja, Wiedeń, jedną galę może tam zrobimy, nie? Jak oceniasz waszą współpracę z TVP? I takie pytanie na początku, czy Mirosław Okniński będzie zawsze komentował wasze gale? Nie wiem, to pytanie, jeżeli chodzi o komentowanie, nie jest jakby skierowane do mnie. Ja swoje zdanie już na ten temat wypowiedziałem w TVP nie raz i nie dwa, a może i nie trzy. Nie ja dobieram komentatorów, więc to jakby pytanie nie jest do mnie. Chyba nie, chyba Karol Matuszyk będzie komentował. Karol Matuszyk jest doświadczony, komentował już wiele, wiele gal. Więc prawdopodobnie on będzie, jeżeli jako ekspert, tak? Plus jeden komentator ze strony TVP. I pierwsze pytanie było, czy co tam się pytałeś? Jak jesteście zadowoleni? Bo nie wiem, Bajst, na ile zdajesz sobie sprawę, że TVP jeszcze jakiś czas temu mówili, że nigdy, przenigdy nie pojawi się MMA na ich kanale. No na ten moment jest tego MMA coraz więcej. To, że nigdy, no to jest... Jeżeli my też mówiliśmy wiele rzeczy, nie? U nas walki kobiet były, teraz walk kobiet nie ma, może one będą, więc tak samo jak z telewizją, jeżeli oni widzą, że coś idzie w dobrym kierunku, że warto na to zwrócić uwagę, to czemu nie? Może w tamtym czasie nie było jeszcze takiej organizacji, takiej marki, w której oni widzieli jakiś potencjał. Teraz weszli w to, jest pokazane, transmitowane PL MMA, jesteśmy my, są inne organizacje. Liczę, że no wiadomo, jest One FC, z tych organizacji uważam, że no my jesteśmy na pewno numerem jeden.
Ale mam nadzieję, że właśnie za pomocą między innymi telewizji, że pozostałe gale, jak zarówno się my będziemy się rozwijali, że to będzie jeszcze w lepszą stronę i że będziemy się rozwijali, bo tak naprawdę to jest nie tylko krok nasz, ale też będzie to krok całego polskiego MMA. I z drugiej strony też TVP Sport, oni dopiero zaczynają, myślę, że to z czasem będą się, przepraszam, jakieś dodatkowe programy pojawiać o MMA. Ci dziennikarze, którzy tam pracują, jeszcze jakby będą bliżej tego MMA i myślę, że to będzie tylko lepiej, nie? I bardzo się z tego powodu cieszę. Podpisujecie coraz więcej polskich zawodników, bo tak jak powiedziałeś podczas konferencji, chcecie, żeby zawsze w karcie głównej walczył Polak, właśnie z racji transmisji na TVP. No na pewno nie zdradzisz nam żadnych nazwisk, z kim rozmawiacie, bo wiadomo, że przed podpisaniem kontraktu tego nie zrobisz. Wiesz co, ja ci powiem tak, no, rozmawiamy z zawodnikami, którzy już mają kontrakty z innymi organizacjami i czekamy, aż te kontrakty się skończą, bo nie chcę, żeby dochodziło tam do takiej sytuacji, że tam ktoś ma kontrakt, my zabieramy zawodnika i potem jest, wiesz, jakiś tam... Nie chcę tego słuchać, kurczę, i uważam, że ci zawodnicy, którzy mamy, to są... Ja jestem z nich zadowolony. Jak będzie okazja, jak komuś się kontrakt skończy, a jest kilka zawodników dobrych, którym się kontrakty kończą, to będziemy ich pozyskiwać. Wracając jeszcze do TVP, mamy program The Best of the Best, gdzie można wygrać 50 tysięcy i kontrakt właśnie w organizacji ACA. Czy był pomysł na ten program? Czy wyszedł to z waszej strony, czy ze strony TVP? Jak wyglądały kulisy tego przedsięwzięcia? Jakby to jest pomysł osób trzecich. Oni to przez TVP się dogadali, czyli jakby ten program powstawał i tutaj tak się złożyło, że z racji tego, że jedna telewizja, z racji współpracy jakby odezwali się do mnie, czy nie byłbym zainteresowany współpracą przy tym programie. Ja od samego początku byłem zainteresowany, troszeczkę jakby swoje pomysły też dałem, troszeczkę więcej myślę, że od siebie też jakby daliśmy i liczę, że program po pierwszym odcinku, drugi odcinek z tego co wiem wypadł dużo, pierwszy odcinek był dobry, drugi odcinek był jeszcze lepszy i liczę, że będzie to się rozwijać i mam nadzieję, że na pierwszym sezonie to się nie skończy i że w przyszłości będą kolejne kategorie, kolejni zawodnicy, bo tam tak naprawdę jest kilka mocnych zawodników jest, których ja znam osobiście, no między innymi Tymoteusz Opaczek, między innymi Adam Niedźwiedź, Mariusz Radziszewski, bardzo doświadczony, Krzysztof Kułak, więc ja jestem zadowolony ze składu uczestników, jak i z pierwszych dwóch odcinków. Panie Sangur, wy już w swojej historii nieraz dogadywałeś się chociażby z Fenem i pożyczyliście zawodników na jedną galę, ale teraz w Polsce dzieje się coś, czego jeszcze nie mieliśmy wcześniej okazji oglądać, mianowicie starcie dwóch mistrzów, połączenie Babilonu z Fenem na zasadzie wymieniania się mistrzami i tak dalej. Czy nie myśleliście o tym wy, żeby na przykład spróbować dogadać się chociażby nawet z KSW i gdzieś tymi zawodnikami się wymieniać? Nie wiem, tak naprawdę to jest... To musi przynieść jakieś korzyści, prawda? Czy jakiś zawodnik KSW starczył z naszym mistrzem, co by zyskało KSW, jeżeli by oni u nas zawalczyli, co by zyskało, co byśmy zyskali my? To jest tak, no, ci mistrzowie KSW to są już zawodnicy to już z konkretnymi zarobkami, tak samo jak nasi, więc... To musi się opłacać, gdyby to był tam, nie mówię, że w Babilonie czy w Fenie, tak te, że mają oni mniejsze zarobki, ale to myślę, że to głębsza rzecz po prostu i my swoim, nasi wszyscy zawodnicy mają kontrakty wyłącznościowe na cały świat, więc nie wiem, myślę, że w naszym wypadku to, żeby do tego doszło, byłoby pewnie bardzo, bardzo trudno. Na przykład Aslambek Saidow kontra Roberto Soldi, czy jest to jedno ze starć, które dość często, przepraszam, wymieniają kibice? No ale gdzie mieliby zawalczyć? Najpierw na KSW, potem rewanż jakby u nas i naszym kibicom, na przykład rosyjskim, Roberto Soldi nie mówi nic, no oprócz tego, że on przegrał z Jarosławem Amoso chyba tak, czy Amozo, tak.
przegrał w 15 czy 16 roku, jedną walkę w Rosji stoczył i dla nich to nie jest jakiś tam wybitny, to jest kolejny zagraniczny zawodnik. Patrząc z punktu perspektywy rosyjskiego kibica. No, w Polsce Asłambek jest znany z racji tego, że tutaj walczył. No, tak jak mówię, ale na przykład w 93 mamy Dolejana Ekşimuradova, który u nas jest znany, a w Polsce nie jest znany. I co takie starcie? Więc to nie jest takie proste i nie wiem, czy byłby to korzyści jakby dla obu stron. Te trzy gale rocznie w Polsce to będzie taki standard, który chcecie utrzymywać co roku? Dwie gale, myślę, że to będzie standard, a z trzecią galą to jest tak, jak się ułożą karty, nie? Miasta pozostają bez zmian? Warszawa, Łódź na przykład? Warszawa bez zmian, a jeżeli chodzi o pozostałe miasta, no zobaczę, może Wrocław. Wojsangur, zwolniliście, sam powiedziałeś, że jako ACA zwolniliście z tym zdobywaniem świata, no bo rzeczywiście w pewnym momencie wasze gale odbywały się już wszędzie. Nie planujecie już nigdy do tego wrócić? To jest takie chwilowe? Będziemy do tego wracać, ale na pewno nie na takiego wariata, czyli po prostu będziemy mocniej przygotowywali grunt, nie będziemy robili gale w nowym kraju dwa miesiące, nie. Wy jako organizacja jesteście w Polsce bardzo szanowani przez kibiców, dlatego że jest mnóstwo walk, mało show, dużo się dzieje, jest tam sport. Ale sam powiedziałeś, że razem z kartą wstępną wasza gala trwa nawet 6 godzin. To nie jest trochę za dużo jednak? Czy 6 godzin to nie jest za dużo? Czekaj, czy ona trwa 6? Czasami trwa 6 godzin. No słuchaj, jest to dużo, ale można sobie robić przerwę, można wyjść na papierosa, można skorzystać z toalety, można się czegoś zjeść, napić, tam spotkać się z różnymi ludźmi. To nie jest tak, że ty siedzisz 6 godzin przed na miejscu i oglądasz walki, nie? Więc to jest, myślę, że takie miejsce spotkań też i uważam, że to jest fajne, nie? Ostatnie pytanie już, Bajsangur, na zakończenie. Mamy transmisję waszych gal w TVP, mamy program, w którym można zdobyć kontrakt waszej organizacji, a czy myślicie o jakiejś szczególnej promocji właśnie w TVP waszych obecnych zawodników? Rozmawiamy na ten temat z TVP, chcemy jak najbardziej iść w tym kierunku, jest tam program Ring, gdzie oni przede wszystkim mówią o boksie, ale postaramy się, żeby i zawodnicy MMA zaczęli się tam pojawiać i myślę, że przed galą jeszcze ktoś na pewno się pojawi. Okay. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszam się, bo mówiliśmy cały czas o gali. 15 listopada na Expo 21 na ulicy Pozyskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie eventim.pl. Pozdrawiam wszystkich i trzymajcie za nas kciuki. I tam się widzimy. 15 listopada, Warszawa. Do zobaczenia.